Zbieramy jabłuszka, no surówki, Norbert obiera marchewkę. Tak, będziemy tarkować tą marchewkę. Dawać. I tarkować jabłuszka, a z jabłuszek jeszcze ugotujemy kąt. Prostuje krzyż i zadziera pyszczę w górę, patrzy chmury oczkami róże. A ja? To jest moja córka Patrycja. Tu się uczy i pracuje. Jestem bardzo zadowolona z jej postępów, które osiąga w tej szkole. Jest bardzo szczęśliwa między swoimi rówieśnikami. Otworzymy. I co, nie chce się otworzyć? Jest, dobrze. Tak. Kto tu jest? Karolina. Jego. Sebastian. Dzień dobry, serdecznie Was witam dzisiaj. Mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną długo i ja z Wami też długo. Siedzimy dzisiaj do kolacji. Słuchajcie, spotkaliśmy się dzisiaj, dostaliście takie zaproszenia, tak? W tym zaproszeniu jest opisane, po co się tutaj spotykamy. A jest też pewna takie dziwna moja prośba. Za chwilę o tej prośbie powiem więcej, ale najpierw powiemy, dlaczego się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się dzisiaj dlatego, że cały luty, od początku, od 5 lutego, widzicie, od wtorku 5 lutego, jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Codziennie w lutym wszystkie szkoły, wszyscy uczniowie w Polsce rozmawiają na lekcjach informatyki, na zajęciach komputerowych, rozmawiają o bezpieczeństwie. Po co jest Dzień Bezpiecznego Internetu? Bardzo dobrze. A na co? Na osoby inne. Na co? Głośno. Super! Zobaczcie, najmłodszy uczestnik naszego spotkania, a już mi coś podpowiedział. W nagrodę dostanie znaczek, proszę, na znak, że brałeś udział w Dniu Bezpiecznego Internetu. Jak widzicie, warto odpowiadać, warto pracować. Będziemy dzisiaj rozmawiali o bezpieczeństwie w internecie. Powiem wszystkim. Jakie tutaj mamy hasło? Karmnik. Karmnik. Dobrze. Co to jest ten karmnik? Kto nam powie? Damian. A, i tu co to jest? Tam ziarenka. Tak, ziarenka. Ale i tam ptak przechodzą. Ale po co? Po co, żeby? Żeby się najeść. Najeść, bo karmnikiem można zaczytać, kiedyś tak się popularnie mówiono ptasia stołówka. To właśnie na karmniki mówiono ptasie stołówki. Ja chciałbym jeszcze Wam przypomnieć jednego ptaka, który wczesną wiosną widać, jak nad polami, nad łąkami, pięknie śpiewa. Jest to, bo tutaj właśnie na tablicy nie znalazłem, skowronek. Tak. Co to jest? Metrówka, tak? Czyli miara. Tak? To mierzenie. Tak, tutaj nam pokaż. Co nam jeszcze będzie potrzebne do przygotowania karmnika? Mamy już młotek. Mamy już miarkę. Co nam jeszcze będzie potrzebne? Piła? Piła. Piła. Dobrze. A znajdziesz pokaż. Piłę? Pokaż. Znajdziesz piłę. Gdzie tu jest piła? Dawid. Pokaż wszystkim. Jest piła. Pokaż. Pokaż wszystkim piłę. Piła. Piła. Dobrze, drugi gwóźdź. Kto to zrobił, ten karnik? Ja. Thank you.
łączysz na pana odkurzacz, łączy. Czerwony, czerwony guziczek, czerwony. O, brawo. Natala, proszę, odkurzacz. No, Natala, dwie ręce. Odkurzaj. O, tak. Dalej idź. Dalej odkurz. A brawo! Ślicznie na pana odkurza. Koc ładnie i pościeli łóżko. Tak? Rozłóż łóżko. Wyjmij zagłówek, Natala. Popraw zagłówek. Dobrze. Co ścielimy najpierw, Natalka? Przejście. Rabło, tak? Rozłożymy najpierw. Idziemy zaraz, najpierw ważamy, tak? Łóżko. No, posełkę tutaj mam. Igłę, nici i nożyczki. Kto takich rzeczy używa w swoim zawodzie? Kto używa? To jest krawcowa, a krawcowa szyja, tak? I nie przestawienia, tu spełniają się marzenia. Sprawdź tak jakoś, no, sprawdź. Ostre, widzisz? Tu jest ostre, brzydkie. To musimy zetrzeć. Weź papier do ręki. Będziemy ścierać, widzisz? Przytrzymaj sobie delikatnie. Jestem mamą Wiktorii. Jestem bardzo zadowolona, że moje dziecko chodzi do tej szkoły, bo dużo osiągnęło, raz, a dwa, obcuje z drugimi dziećmi i jest całkiem innym dzieckiem, nie jest zamknięta w sobie, jest bardiej otwarta i bardziej kontaktowa. Ananas. Ananas. Tak? Jaka to jest literka, Dawid? Dawid? Jaka to jest literka, popatrz? A. A to jest, ma, to jest wielka literka A i mała literka A. Tak? Pędzelek bierzemy. I jaki chcesz kolor? Wypełniaj, tak? I wypełniamy. Ale nie jest Wysiu, każdy inny. I następny kolor. No. I następny, Zbyszek. Nie, nie. Różnymi kolorami będą. Zbysiu, ja będę mówiła jaki kolor, tak? Niebieski. Teraz żółty, Zbyszek. Gdzie jest żółty? Świetnie. Teraz żółty. No, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, no, poczekaj. No. Ale to jest za dużo. Super. Czytajesz obrazek, to zobacz, jak będzie wszystko wyglądało. Teraz kręci. To mój syn Paweł. Właśnie znajdujemy się teraz na zajęciach z dogoterapii. Chodzi tutaj już dosyć długo, od 7 roku życia. Tu odnalazł swoje szczęście, swoich kolegów, przyjaciół. Rodzice, nie zrażajcie się, przywoźcie tu swoje dzieci, bo one tutaj naprawdę czują się szczęśliwe.
bardzo ważną rocznicę w naszym kraju, czyli w Polsce. Kto wie jaką? Ale nie w naszej szkole, tylko w naszym kraju. W Polsce obchodzimy ważną rocznicę. To jest stulecie odzyskania niepodległości, tak? Małe ptaszki odleciały już, odleciały już. I niedźwiedź śpi, niedźwiedź śpi, bo zima tuż, tuż, tuż. O zima tu samo głosy i wyjazdy, co do ciebie zaśpiewa. Mi zabiję no. Nie! Przebiegła bardzo sprawnie, bezpiecznie, co najważniejsze. Wszyscy dotarli w wyznaczone miejsce. Pozostaje mi jedynie pochwalić, szczególnie tutaj personel i chylę tutaj czoła, że podjęli te trudne zadanie, bo jednak z osobami ograniczonej zdolności poruszania nie jest to wcale takie proste. Jak... Ja myślę, że najlepszym sposobem na zaprezentowanie waszych umiejętności i wiedzy będą ćwiczenia praktyczne, tak? Dobrze, słuchajcie. Tak jak Sebastian powiedział, każdy w tej chwili musi podejść do poszkodowanego, upewnić się, w jakiej sytuacji jest poszkodowany i następnie rozpocząć swoje działania. Działanie. Proszę bardzo. Wszyscy podchodzą do swoich fantomów. Potem. Tak. Rozpoczynamy od ucisku klatki piersiowej. Proszę bardzo. Następnie wykonujemy dwa wdechy. Odchylamy głowę do tyłu. Tak. I wykonujemy dwa wdechy. Głębokie dwa wdechy. Proszę bardzo. Oliwka, wykonałaś już to, tą czynność. Następnie przechodzimy ponownie do uciskania klatki piersiowej. No.
Macie kasabę? Mamy. Dobra. Przerwa w pracy, drugie śniadanie. Przed nami jeszcze bardzo dużo malowania. Będziesz mówił, co pokazuje, tak? I wskazywał symbole. Tak. Zbyszek, spójrz na mnie. Pierwszy gest. Co pokazuje? Lalka. Poszukaj lalki. Gdzie jest lalka? Tu. Dobrze, super. Zbyszek, patrzymy. Co pokazuje? Mys. Miś. Mys. Poszukaj misia. Gdzie jest miś? To jest miś? Tak? Tak. Powiedz miś. Mys. Super. Zbyszek, co ja pokazuję? Auto. Auto, brawo. Gdzie jest auto? Tu. Tak, tu jest auto. Auto. Zbyszek, patrzymy w oczy. Patrzysz, co pani pokazuje, tak? Tak. A co to jest? Byta. Piłka. Jeszcze raz. Piłka. Dobrze. Piłka. Dobra, już jedziemy. Przepisy drogowe. Co musisz w tej chwili wykonać? Przejazd slalomem. Tak. Następnie zatrzymanie się przed przejściem dla pieszych. Upewnienie się, czy jest pieszy. Tak. I dopiero będziesz mógł przejechać. Ale ja za nią przychodzę. Możesz zacząć. Ja za nią przychodzę. Ale za nią przychodzę. Chodzi raz. On dalej tylko tak. Tak. I uwaga, robimy koci grzbiet. I na raz odnosimy biderka do góry. Raz. Trzymamy. I dwa powrót. Adaś kolana proste. I raz. I dwa. Sebastian stara się kolana proste mieć. I raz. I dwa. I raz. I dwa. Ślicznie, bardzo ładnie. Uwaga. A teraz piłeczkę trzymamy tak przed sobą, jak po poprzednim ćwiczeniu. I na przemiastronne odrzuty nóg w tył ćwiczymy. I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I raz, Pawełek, ładnie i życzy. I dość. Bieg, szybciej, Monika. Szybciej, mocno odbić. Jedną nogą. Monisia, jedną nogą. Z której strony wracać? Tamtą stronę wracamy. Jedną nogą się zbijaj. Szybciej, szybciej. Kolana w górę, mocniej. I wracamy. Dobrze, Adaś, tylko kolana pociągę w górę. Słuchajcie, mówiliśmy już o warzywach i owocach, które zbieramy jesienią na polu, w sadzie i w ogrodzie. Przypomnijmy sobie jeszcze, tak? Nazwiecie je? Co to jest? Co? Ziemniaki. Ziemniaki. A może ktoś odczyta wszystkie warzywa? Ktoś będzie chciał spróbować? Pomidory, jabłka. Oksandzie, kto wymieni owoce, jesienne owoce z sadu? Proszę. Malina, jabłka, gruszki i śliwki. Tak. Gruszki, jabłuszka, maliny i śliwki. A kto wymieni warzywa? Może ktoś podejdzie, żeby było bliżej. No chodź dalej.
Podejdź, wskaż, jakie warzywa jesienią zbieramy. Por. Czosnek. Czosnek. Sałata. Serem. Cukinia. Marchew. Kalafior. Ziemniaki. Pietruszka. Tak. Czy dużo jest tych warzyw, czy mało? Dużo. Dużo. Bardzo dużo, Daria, wymieniła słowa. Warzyw? Dobrze. Słuchajcie, w takim razie zrobimy sobie ćwiczenie. Tu macie warzywa i owoce. I każde warzywo i każdy owoc ma literkę. I trzeba według szyfru podpisywać literki i wyjdą na podpisy. No pokaż literki. Jaką pokaż literkę? A. Py. Ty. Sa. No i ja. Idzie. Pisz, pisz. Jabłko ma literkę jaką? S. Proszę. Pisujesz S. Czy ktoś potrzebuje pomocy? Radziliście sobie? Dobrze. Słuchajcie, to kto nam odczyta hasło pierwsze? Ja. Jakie hasło? Sa. Truskawka. Truskawka. Pięknie. Thank you.